Polska stała się polem walki, która toczy się pomiędzy wschodem i zachodem. To wam wczoraj pewną razy pokazywałem. Nie bądźcie naiwni i nie wierzcie w to, co chce wam wmówić propaganda przeciwna waszej suwerenności, a przede wszystkim wiary. Są dzieci tak dobrzy, w ile organizacji kościelnych, które dla nas były nadzieją, potrafili się wcisnąć. Wy tego jeszcze nie widzicie. Jacy to są wielcy gracze. Dziś wam mówią, że nareszcie będziemy silni, bo Amerykanie zbudują bazy na ziemi polskiej. Razem uroczyście z Rosjanami przekażą tę ziemię Rosjanom. Zapamiętajcie moje słowa. O ci fałszywi prorocy, którzy wcisnęli się na różne katolickie etery. Owy ukryci gracze, zapowiadam wam godzinę prawdy. Przyjdzie godzina kłamców, kiedy przywódcy Kościoła i ty, reszto Polski, poznasz, jak cię uwodzili.